Serdecznie Państwa witam, dzień dobry. Dzisiaj omawiamy kolejny punkt z zagadnień związanych z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I to jest 39. odcinek z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część 39. Dzisiejszy tytuł to jest Co należy rozumieć pod pojęciem objawienie się Pana Jezusa. Co należy rozumieć pod pojęciem objawienie się Pana Jezusa Chrystusa? Pan Jezus powróci na ziemię w mocy i chwale, a towarzyszyć mu będą aniołowie oraz wierzący, którzy wcześniej zostaną zabrani, pochwyceni do nieba. Czytamy o tym wydarzeniu na przykład w 2 Tesaloniczan, 1 rozdział. 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 7 werset. A wam, uciskanym, sprawić ulgę wraz z nami przy objawieniu się z nieba Pana Jezusa wraz z aniołami Jego mocy. Czyli wyraźnie widzimy, że objawienie będzie z nieba Pana Jezusa razem z aniołami Jego mocy. I też 10 werset, 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. Gdy przyjdzie w tym dniu, aby doznać chwały wśród swoich świętych i być podziwianym wśród wszystkich, którzy uwierzyli, gdyż uwierzyliście naszemu świadectwu pośród was. Czyli znowu widzimy wyraźnie w tym fragmencie, że jest powiedziane, że Pan Jezus dozna chwały wśród swoich świętych, czyli ci święci tam będą, tak? I będzie podziwiany wśród wszystkich, którzy uwierzyli, gdyż uwierzyliście naszemu świadectwu, Paweł mówi do Tesaloniczan. Czyli widzimy wyraźnie, że jest to jasno w ten sposób przedstawione. Objawienie Pana Jezusa Chrystusa. Także o tym możemy przeczytać w Księdze Objawienia, Apokalipsie, 19 rozdział. Apokalipsa, 19 rozdział, wersety od 11 do 16. I zobaczyłem otwarte niebo, i oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. W sprawiedliwości sądzi i walczy, jego oczy jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza nim samym. Ubrany w szatę skąpaną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boga. I szły za nim wojska, które są w niebie, na białych tronach ubrane w czysty biały bisior. A z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody. On sam będzie je pasł laską żelazną i on depcze tłocznię wina szaleńczego gniewu wszechmogącego Boga, a na szacie i na swoim biodrze wypisane ma imię Król Królów i Pan Panów. Czyli widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus się objawi wspaniale. I to wydarzenie, objawienie Pana Jezusa Chrystusa w przeciwieństwie do wcześniejszego, czyli do pochwycenia wierzących, które będzie miało 7 lat wcześniej miejsce przed tym objawieniem, to objawienie zostało przepowiedziane przez proroków Starego Testamentu. Możemy o tym przeczytać w Daniela 7 rozdział 13-14 werset. Daniela 7, 13-14. I patrzyłem w mych nocnych widzeniach, a oto na obłokach niebios przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego w swych dniach i przyprowadzili go do Niego.
i dano mu władzę i chwałę i panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, która nie przemija. Jego panowanie niezniszczalne. Czyli widzimy, jest opisane wyraźnie, gdy Pan Jezus objawi się, przyjdzie na ziemię i zaprowadzi tysiącletnie królestwo, albo inaczej mówiąc, nowe przymierze wtedy z Izraelem i Judą się zacznie. Wcześniej nowego przymierza jeszcze nie będzie. Będzie dopiero po tym, gdy Pan Jezus osobiście przyjdzie na ziemię. Chrystus osobiście stanie na Górze Oliwnej, co mamy napisane też wyraźnie w Słowie Bożym, w Księdze Zachariasza, 14 rozdział, 4 werset. O tym wydarzeniu w Zachariasza, że Chrystus stanie na Górze Oliwnej w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze, czytamy w Zachariasza 14:4 przez takie słowa. I staną jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od wschodu, i zostanie rozcięta Góra Oliwna przez środek od wschodu na zachód w bardzo wielką dolinę, i cofnie się połowa góry na północ, a druga jej połowa na południe. Czyli widzimy wyraźnie, że w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie z nieba, aby się objawić wspaniale, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze, gdy ustanowi tu swoje tysiącletnie królestwo, to Chrystus stanie na Górze Oliwnej w miejscu, z którego kiedyś po jego zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, bo to jest to samo miejsce. Czytamy o tym miejscu w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział od 9 do 12 wersetu. Dzieje Apostolskie 1:9-12. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A kiedy wpatrywali się, jak on wstępuje do nieba, oto stanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych odzieniach. Powiedzieli oni: mężowie Galilejczycy, dlaczego tak stanęliście i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, w taki sposób przyjdzie, w jaki zobaczyliście go wstępującego do nieba. Czyli widzimy wyraźnie, że to będzie dokładnie ta sama lokalizacja, ta sama góra, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby się objawić wspaniale. I to jest nasza nadzieja, że najpierw Pan Jezus przyjdzie zabrać chrześcijan do siebie, abyśmy tam, gdzie On jest i my byli, a potem po 7 latach wróci z nami na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, które będzie przymierzem nowym z Izraelem i Judą, bo nowe przymierze dotyczy tylko Izraela i Judy. Natomiast dla nie Żydów, nie Judejczyków i nie Izraelczyków to przymierze będzie jedynie przy okazji błogosławieństwem, które będzie znane dla nich raczej jako tysiącletnie królestwo. Więc to jest to samo, ten sam czas się zacznie objawieniem Pana Jezusa Chrystusa. Że Pan Jezus Chrystus przyjdzie osobiście na ziemię, Jego nogi staną na Górze Oliwnej. Ale zanim to się stanie, czytaliśmy o tym, że będzie 7 lat ucisku przed tym przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Bo w czasie objawienia Pana Jezusa, Pan Jezus tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika, który przez 7 lat będzie się przed tym przyjściem Pana Jezusa panoszył na ziemi, i on się zacznie panoszyć w momencie pochwycenia, kiedy chrześcijanie wraz z Duchem Świętym będą zabrani z ziemi. Czyli jeżeli byśmy chcieli to po prostu ułożyć sobie czasowo, to najpierw jest ten czas taki jak teraz,
któregoś momentu, być może za chwilę, a być może nie za chwilę, przyjdzie Pan Jezus, aby zabrać wszystkich chrześcijan do nieba. Nazywamy to pochwyceniem. W tym momencie Duch Święty razem z wierzącymi, którzy są zamieszkiwani przez Ducha Świętego, będzie wzięty do nieba i ten Duch Święty wtedy z ziemi będzie odjęty. Ten powstrzymujący charakter i Ducha Świętego, i chrześcijan zostanie z ziemi całkowicie usunięty. Wtedy na ziemi będzie tylko dwóch świadków. Będą oni jedynymi światełkami przez 3,5 roku. Oczywiście będą zwiastować na podwórcu świątyni i będą oni świadectwem. Być może już pierwszego dnia po zabraniu chrześcijan z ziemi ktoś się nawróci na ich zwiastowanie. Tego nie możemy wykluczyć. Nie możemy też tego stanowczo twierdzić. Mniej więcej po 3,5 roku, kiedy przyjdzie moment, kiedy Antychryst złamie przymierze, bo Antychryst zawrze przymierze na 7 lat, człowiek grzechu zawrze przymierze na 7 lat, to w połowie tych 7 lat, czyli po 3,5 roku złamie to przymierze, złamie swoje własne przymierze. I to przymierze będzie przyjęte przez między innymi Żydów i Izraelitów, ale zawrze to przymierze z wieloma. Być może będą myśleli, że Antychryst to jest Chrystus i być może będą myśleć, że to przymierze to jest właśnie to nowe przymierze, które ma być z nimi zawarte, co jest obiecane w Jeremiasza 31. Stąd Daniel nazywa to przymierzem. W połowie tych 7 lat zostanie to przymierze złamane, Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga i będzie żądał dla siebie boskiej czci. Będzie podawał się za Boga, wynosił się nad Boga prawdziwego. I po 3,5 roku tego panowania Antychrysta, panowania człowieka grzechu, przyjdzie Pan Jezus i się objawi i tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika. Więc tutaj jednoznacznie widzimy wyraźnie, że objawienie to jest osobiste przyjście Pana Jezusa, gdy nogi Jego staną na Górze Oliwnej, Góra Oliwna rozpadnie się na dwie części. I to jest bardziej niż pewne. To jest oczywiste, że tak będzie, bo Słowo Boże mówi o tym w wielu miejscach. A jeśli Słowo Boże coś mówi już w jednym miejscu, to już jest niepodważalny fakt, który zaistnieje i jest to bardziej niż pewne. Zatem dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Zachęcam do tego, abyście codziennie studiowali Słowo Boże, abyście przede wszystkim szukali Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na ziemię osobiście. Ale lepiej, żeby dla Was już się objawił wcześniej, w momencie, kiedy zabierze wierzących razem ze sobą do nieba. Bo dla mnie osobiście objawienie zacznie się 7 lat wcześniej. Wtedy na powietrzu Pan Jezus ukaże mi się w całości. I to będzie dla mnie objawienie. Objawienie dla świata będzie 7 lat później. Objawienie dla chrześcijan będzie 7 lat wcześniej. I będzie to pochwyceniu, w momencie zabrania wierzących do nieba. Zobaczymy go takim, jakim jest. Więc pocieszajmy się nawzajem tą myślą. Jeśli jeszcze nie masz pewności, że Jezus jest Twoim Zbawicielem, uwierz Jezusowi Chrystusowi. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Uwierz Jezusowi Chrystusowi, zostanie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Pismo Święte mówi wyraźnie w pierwszym liście Jana, że to zostało napisane po to, abyście wy, którzy wierzycie w imię jednorodzonego Syna Bożego, wiedzieli, że macie życie wieczne. Była to 39. część serii
Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiaj omawialiśmy temat, co należy rozumieć pod pojęciem objawienie się Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chciałbym, żebyśmy następnym razem zajęli się tematem, co się stanie w momencie pojawienia się Chrystusa. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony i to jest gwarancja dla Ciebie. Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeśli wierzymy w imię jednorodzonego Syna Bożego, mamy życie wieczne. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. I jeżeli nie masz Biblii, to zachęcam Cię do tego, abyś zamówił u mnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo chętnie Ci bezpłatnie wyślę, jeśli będę miał wolny egzemplarz. Na razie takie wolne egzemplarze mam, więc możesz do mnie napisać na 739-089-088 albo zadzwonić. Możesz też e-maila wysłać czytaj.biblie@onet.pl. Możesz napisać na stacjonarny adres czytaj@biblie-31-63500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.